Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Vulcanoids. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze moi drodzy, ja mógłbym się pokusić o jedną sentencję odnośnie tej produkcji, tak jest, że mianowicie jej paździerzowatość nie jest aż tak paździerzowata. Tak, ja wiem, że to jest daleko idąca sentencja, ale póki co mi się nie znudziła, co jest zabawne, tak? Ja wiem, jak to wszystko wygląda, ja wiem, jak to wszystko się prezentuje, ale no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy, ale na razie jestem dobrej myśli. Ja wiem, że to nie będzie hit sezonu, ja rozumiem, że tu jakby kariera tej gry to kończy się na takiej piątce na szynach i tak dalej, ale powiem wam, bawię się. A dlaczego się bawię, to już wam pokażę, o co chodzi. Ja sobie oczywiście pływałem tutaj po jaskiniach, podziemiach i tak dalej, no i pewnie słyszycie ten dziwny dźwięk. Myślę, kurde, no na bank mi się wiertak spierniczył. Czy coś w tym stylu. Łażę sobie, tu jakieś przybiegły do mnie kogi, oczywiście tutaj już te drugotierowe i tak dalej. No i tak idę sobie, słyszę, no i paczam i nie dowierzam. I sam się, co to jest za cholerstwo? Jakiś laser, proszę państwa, to jest wielki laser, który sobie tutaj właśnie, co on robi? To jest pytanie, co on robi, ponieważ na mapie tutaj to widziałem. Nie. Tunel. Tu! O właśnie, urządzenie laserowe wewnątrz jaskini. To prawdopodobnie chodzi o to, ale tego nie jestem do końca pewien. No więc stwierdziłem, że trzeba byłoby się temu przyjrzeć. Ach, no i w ogóle napotkałem też wiertak drugiego poziomu, ten wojskowy, tak jest. Te kogi już były tak przemiłe, że zostawiały mi amunicję, tak jest. Amunicję już tą lepszą, gdzie potrzebuję żelaza do tego, tak samo do strzelby i chyba nawet mam w plecaczku trochę. Tak jest, mam trochę tego w plecaczku, więc nie jest źle. Ale póki co popatrzymy. O ty chamie niedobry. W sumie to może być ciężkie, żebym to ubił z rewolweru. Spróbujmy, cyk. Czy mogę to przeładować lepszą amunicją? Kurde, mogę. Dobra, ale to lepszą amunicję zostawimy na później. W razie czego, to sobie przeładujemy. Tu jest wieżyczka, zrobimy szybki podjazd. Panie wieżyczko. Oj, twarda wieżyczka, co? A nie do końca taka twarda, jakby się mogło wydawać. Dobra, o co chodzi z tym laserem, przepraszam bardzo. Stoi tu jakieś takie hobo. On tu ma jakieś moduły, no dobra. Czekaj, coś do mnie chyba strzela. Kurde ty. Jaka brygada w ogóle tutaj nadchodzi, ludziska. Co tu się w ogóle dzieje w tym momencie? No pomijając fakt, że tam jest oczywiście kog... ten drugotierowy. Co mi się tutaj już... Coś mi się tu za... Kurde, tu do mnie, halo! Jak was tu jest, France niedobre! Dawaj, leczymy się, synek. Da radę? Chyba da radę. Tylko kurde, otaczają mnie ze wszystkich stron wrogowie. A jeszcze jakbym trafił, to już w ogóle byłoby bardzo fajnie. Rewolwer? Dobra, rewolwer jeszcze daje radę. Na lepszej amunicji. To nie był dobry ruch. Dobra, szybkie leczenie, żyjemy. Ledwo, bo ledwo, dawaj synek. Damy radę, czy nie damy rady? Damy radę. Przeładuj. Dziękuję bardzo. Macie coś fajnego? No niekoniecznie, kurde, wafel. Liczyłem na... liczyłem na jakiś lepsiejszy sprzęt. Czekaj, wyście tutaj przyszli do mnie. Chłopoki. Ale się was tu wysypało. O kurde, ty. To ja widzę, że to jest w ogóle grubszy temat. I to się może dla mnie bardzo źle skończyć. Jestem niemal pewien tego, że to się dla mnie źle skończy. Czekaj, leczymy się. Bo oczywiście nie zabrałem sobie drugiego pancerza, bo po co? Pancerze są dla mięczaków, nie? Czekaj, dobra, tu nie wyskoczę. Ale tu się skitram. Dobra, to sobie na was, chłopaki, zaczekamy. Okej, okay, dobra, jest was tu nieco więcej niż bym chciał. Jeszcze ktoś? Kurde, ale naprawdę was się, chłopy, wysypało tutaj niesamowita po prostu ilość. Co muszę powiedzieć, było zabawne. Tak jest, to mi się akurat podobało. No pewnie mniej by mi się podobało, gdybym tutaj zginął, nie? Na pewno byłoby to smutne.
Ale dobrze, jest laser. Z laserem, tak jak mówię, o Jezu, ty kurde, znowu. Daj, idźcie w cholerę, dajcie spokój. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że zaatakowałem ten laser. Czy rozumiem, że on tu jest bardzo ważny, chociaż zaskoczony jestem, że aż taka ilość kogów się tutaj wysypuje, nie? Z tego tytułu. Dość takie to jest szalone, muszę powiedzieć. Czekaj, bo tam następny się wściekł w ogóle. Masz, stary, coś ode mnie. Proszę bardzo. Już? No na razie chyba tak. No dobra, to pozbieramy łupy wojenne i spadamy do wiertaka. No tak, bo ja oczywiście muszę się skontaktować z kapitanem. Dlaczego się muszę skontaktować z kapitanem? No bo ulepszyłem swój wiertak. Tak jest, mój wiertak. Co ma mój wiertak nowego? No oczywiście wiertło, dzięki czemu mogę przebijać się przez co mniej twarde skały. Tak jest, tam są na mapie te szare takie i tak dalej, przez nie mogę się już przebijać. Nieco wolniej się poruszać, ale mogę się przez nie przebijać. No i utwardziłem w ogóle chyba wiertak, z tego co pamiętam. Czy tak, czy nie? Tak jest, bo trzeba mi tylko... Czekaj, rdzenia wiertaka nie ogarnę, bo trzeba mi boiler. Boilera jeszcze jako tako nie mogę zrobić. Przeciążenie rdzenia i zmodyfikowane gąsienice. Szybkość, właśnie, szybkość głębinowa, szybkość powierzchniowa, tak jest. Tylko ja bym potrzebował sztaby ze stopu T1. A ja oczywiście zapomniałem włączyć te sztaby, że mi się tutaj produkowały. Poproszę dyszkę tego. I dobra, i pewnie to ogarnę, więc dlaczego by nie? Zmodyfikowane gąsienice poproszę. A my zagadamy. No oczywiście, zagadamy z kapitanem. Poczekajcie, jeszcze śmietnik bym tu zostawił. Kurczę, no fajnie byłoby tej wysokoenergetycznej amunicji dostawać więcej. Do jej wytworzenia w ogóle jest potrzebny jakiś kryształ, który nie wiem skąd ja mam go ogarnąć, ale pewnie niedługo się rozumiem, że niedługo się zapewne tego dowiem, skąd inąd to mam ogarnąć. Coś tu jeszcze wam mam dorzucić? Chyba niekoniecznie. Dobra, to damy tu. Amunicja niech leży tu. Dobra, dajmy radę. Czekaj, kurde, pancerz, bo bym zapomniał. Tak jest, no oczywiście, żebym zapomniał, jak zwykle zresztą. Narzędzia, poproszę, niech się tam AZ2 sobie na zaś zrobimy. Kapitan, panu kapitanu, co pan ode mnie chcesz? Co masz za zadanie dla mnie? Szybszy wiertak, pewnie, że zaakceptuj. No i właśnie to zadanie teraz robimy, to bardzo dobrze. A kolejnym zadaniem jest Stronger Weapon. Wyprodukuj stalowe łuski, miedziane łuski, wyprodukuj części miedzianej broni. O, ciekawe, jaką też on broń mi tutaj... A właściwie, czemu by nie, co mi szkodzi? Ty się tutaj produkujesz. Ile nam zostało? 5 minutek, dobra, 5 minutek do erupcji. Stalowe łuski. To będziemy mieli tak, składniki. Stalowe łuski sztuk 2. Miedziane łuski sztuk 2. Części miedzianej broni 4. 2, 3, 4. Dobrze, i zobaczymy co z tego, co ja mogę. Właśnie, bo nawet nie zobaczyłem. Chwila, bo ja tu mam nie amunicja, to będzie w narzędziach. Marszal, no tak, to już żeśmy widzieli. Miedziane przewody, część nie. 3 miedziane rury, 4 części miedzianej broni. Dobra, ja nie wiem, o jaką broń mu chodzi, ja tu żadnej takiej nie widzę. Mamy strzelbę, no nie wiem. Strzelba myśliwska KOG. W sumie to też bym mógł wyprodukować, bo ja nie sprawdzałem tego. Tej broni, do czego ona jest zdolna. Ten Tesla Rifle, to wiem, o co chodzi. To ogarniam. I tak średnio mi się właściwie podoba. No dobra, zobaczymy. To mi daj. Pancerz sobie ubierzemy. Drugi sobie schowamy do skrzyneczki. Albo nie, nie schowamy sobie do skrzyneczki. Z drugim to ja sobie będę łaził. Bo to nigdy nie wiadomo. Tu się wszystko wyprodukowało. Wyprodukuj Tesla baterii. Aha, no dobra. Wyprodukuj amunicję do snajperki. I marszala mam wyprodukować. No dobra, okej. Okay. Niech będzie. Amunicję do snajperki. Miedziane łuski, miedziana sztaba, czarny proch. I tego powinienem wyprodukować ile? 40, no dobrze. Amunicja do Tesli, stalowe łuski i miedziane przewody. Aha, że w ten sposób, no dobra. I marsz, tylko ciekawe, no dobra. A no tak, no dobra, bo już Teslę mam wyprodukowaną, to może o to chodzi. I narzędzia, no dawaj tego marszala.
Zaraz go przetestujemy, zobaczymy jak z tego się będzie strzelało, bo nawet nie sprawdziłem... O, czekaj, czemu ja ten pancerz trzymam w ręce ciągle, to nie wiem, ty się schowaj. Ja bym potrzebował zawitać w magazynie, zgrupuj mnie to tutaj. Uszkodzenia 25 HP i zasięg 50 metrów, to jest bardzo dużo. Tak jest, biorąc pod uwagę, że te zwykłe naboje mają 6 HP do rewolweru, te mają 5 HP. Tak, to mnie trochę zdziwiło. Aha, tylko że tu jest właśnie ilość pocisków 8. Okej. Okay. Czyli tyle, to jakby się mnoży. No zobaczymy. Dobra, Marszal, ty idziesz ze mną. Czy jeszcze coś ogarnąłem? To mi też proszę oddać. Aha, bo to się stakuje po... w ten sposób, tak? Po 30. Mhm. No dobra, daj mi to. O! Co, laser się już zepsuł? Stwierdził, że jednak nie? Czy kwestia tego, że zbliża się erupcja i to dlatego? Czekaj, Tesla miałem jeszcze tu. No dobra, no daj mi wszystko. Będziemy szaleć jak dzik. Te bronie może bym sobie też tak tu ustawił w jakiś sensowny sposób. Marszal pójdzie tu. Ciebie wrzucimy tu. To muszę mieć pod ręką. Dobra, tak może chyba być. I pokaż mi tego marszala. No kurde, ładnie wygląda. No dobra, okej. Nie powiem, żeby było źle. Wróć do łodzi podwodnej, aby porozmawiać z kapitanem. Już lecę. Daj mi to. Źródło lawy. Zbadaj źródło lawy. Nadszedł czas, aby Kog dowiedzieli się, że już nie są sami na wyspie. Udaj się do jaskini lawowej i zobacz, co tam się dzieje. Upewnij się, że masz ze sobą wystarczającą ilość granatów i broni na każdą okoliczność. Dobrze ustal, kiedy rozpoczniesz eksplorację, aby twoje wysiłki nie poszły na marne z powodu zbliżającej się erupcji wulkanu. No to dawaj. Laser jest ukryty i spakowany. No to kurde, proszę bardzo, już mam zadanie z laserem. Ale, no właśnie, i to jest bardzo dobra czasówka. Bardzo dobrze się składa. Teraz erupcja sobie pyknie. Czy ja mogę w międzyczasie sobie jeszcze granatów zrobić? Czy do granatów jest potrzebny wysunięty moduł produkcyjny, ten T1, czy nie? Bo byśmy sobie, no może troszkę nie muszę, no to wspaniale, proszę bardzo, rób mi tutaj granaty od razu. A zróbmy sobie, a co się będę, zrób mi Z20. Czarny proch mi się może skończyć, tak jestem niemalże pewien. Zróbmy sobie tu znowu prochu, trochę mniej, niech będzie jeden stack. Żeby mi nie zajmowało, no to potem, aha, no tak, bo ja dobudowałem kolejny magazyn. Ale zauważyłem, że przecież ja jeszcze mogę tutaj wcisnąć jakiś moduł. Oraz tutaj 3 na suficie, także muszę o tym pamiętać, bo chomiczek był, no, marudny. Chomiczek był bardzo marudny w tym temacie i wolałbym go nie drażnić. Dobra, gdzie wylądowały te granaty, przepraszam? Jak sobie dam zgrupowanie, nie mam zielonego pojęcia, gdzie one wylądowały. Tu są, proszę bardzo, są tutaj granaty, dobra. Ile ja bym tam do tego lasera chciał wziąć? Kurde, może bym sobie jeszcze pancerz wziął? Czy pancerz się stakuje? Dawaj mi to tutaj. Czy mogę zamienić kolejkę? O, mogę zamienić kolejkę, bardzo fajnie. Zrób mi ten jeszcze jeden pancerz, bo jak tam ruszę i tam znowu się okaże, tam jest całe stado kogów, no może być problem, a jednak ten pancerz może mi się zdecydowanie bardziej przydać. No właśnie, kurde, leczajki. Bo bym, żem zapomniał, faktycznie. Daj mi tutaj z piątkę. No i powinienem być wystarczająco przygotowany. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, erupcja się ogarnęła. Czy to się... Kurde, świetnie, że to się stakuje. Bardzo fajnie. O, to mamy. Dobra, czy ja bym jeszcze coś chciał tam sobie zabrać? Chyba nie, mogę sobie jeszcze piątkę granatów zabrać. Dobra, czy możemy się już, przepraszam, a nie możemy się jeszcze wynurzać, musimy chwileczkę zaczekać. Przetestujemy ten, dawaj do góry, przetestujemy ten karabin. Kurczę, szkoda, że nie ma żadnej lunety, czy czegoś takiego, faktycznie, bo on tam ma 50 metrów zasięgu. No to można byłoby te kogi kasować z większej odległości, tym bardziej, że widzę, że jest załadowane na 10, więc to nie będzie też tak, że mi się to szybko będzie kończyło. Co tu trzeba? Miedziane łuski. Jeszcze bym sobie musiał miedzianą łuskę machnąć. Proszę bardzo. I zrób mi jeszcze raz coś takiego. Aha, bo tu się skończyło. Miedziane rury się skończyły. O, widzicie. No dobra. Miedziane rury, czyli jeszcze rzucimy miedzianych rur. Proszę bardzo. Aha, no tak, fajnie. Wszystko, tylko daj mi właśnie.
Daj mi tą amunicję. Czy ja coś jeszcze chciałem? Czemu te granaty tutaj nie lądują pod ręką? Ja się zapytuję. Tu są granaty. Okej. Dobra, więcej od życia nie chcę. Idziemy. To jest zniszcz wszystkie trzy podpory dźwigu. Zbliż się do celu, zniszcz wszystkie moduły. Jeśli chcesz to zrobić szybciej, użyj granatów. Jeśli zabraknie ci amunicji, użyj kilofa. No, okej, dobra. Czasówka nie jest zła. Tam widzę, że po drugiej stronie jest sobie... Po drugiej... Tutaj, tak. Tutaj jest ten od kogów. Zbliża się... Aha, tutaj. No dobra, możemy podejść z tej strony. O, nie ma tutaj już... Boże, czego nie ma wiertaka tego wojskowego? Zobaczymy, czy z tamtego wiertaka się tak będą wysypywali. To mam zniszczyć, tak? Czy ja to mam zniszczyć na przykład granatami? O, już widzę, że coś się odpaliło i coś do... O kurde, panie, już co? Już jest impreza w ogóle. No dobra, nie jest źle. Tu jeszcze trzeba trafiać, tak? Tu jest jakby bardzo ważną rzeczą w tym wszystkim jest trafianie. Okej. Czyli rozumiem, że oni tutaj będą bardzo natarczywi, jeśli chodzi o ten laser. Nie będzie litości. No dobra, ja tu się nie chcę z tym cackać. Dawaj mnie to tutaj. Zniszczmy to bardziej. Czy udało się? Zniszcz pozostałe moduły. Aha, czyli co? Na każdej podporze, na każdym dźwigu trzeba te moduły po prostu zniszczyć, tak? I hyc. Tego mamy z głowy. Czy coś tu mogę zebrać? Czekaj, bo kolegi tam nadlatują już. Okej. No dobra, z Teslą też można nieco poszaleć. Tesla ma celownik. O, proszę bardzo. Czekaj, bo widzę... Aha, oni tam chyba przechodzą obok mojego wiertaka i dostają w ciry, coś tak czuję. Bo słyszę, że tam się chyba wieżyczki odpaliły. A że oni nie atakują wiertaka, tylko... A, no dobra, zaatakowali jednak wiertak. Tylko kurde, w jakiej oni tam ilości będą. Żeby oni mi nie pozamiatali wiertaka, bo będzie mi smutno. W sumie fajnie, że ten wiertak przeciwników, tych blaszaków jest po tamtej stronie. Bo oni przychodząc tutaj, tylko te latające są w stanie tutaj przelecieć nad lawą, a tamci muszą iść pieszo i dostają w ciry od moich wieżyczek. No to po prostu wyśmienicie bym powiedział, nie? Czekaj, dawaj granaty. Kończmy to tutaj. Bo widzę, że tam chłopoki się już zbliżają. O, dobra, to mamy z głowy. Faktycznie tych granatów chyba bym tu był powinien wziąć więcej, coś mi się tak wydaje. Dobra. Temu panu podziękujemy za współpracę. Ale ty jesteś co? Ty jesteś zlikwidowany, czy ty jesteś tylko powalony? Bo ja ci nie mogę... A, okej. Dobra, ja go miałem kliknąć, czy coś? Czekaj, no dobra, to ja i tak się będę musiał wybrać tam... na tamtą stronę. No tak, bo to jest tu, tędy jakoś tak będę musiał totalnie naokoło zrobić. No nic, no co zrobisz panie, no tędy nie przejdziemy. Nie ma takiej opcji. No dobra, no spróbujemy zdewastować ten laser. Co też z tego wyniknie. A przy okazji zobaczę co się tam dzieje na moim wiertaku, przepraszam. Czy oni go tam bardzo, bardzo mi go sponiewierali, czy tak po prostu troszeczkę. Ile? 20 minut, dobra, to powinienem się wyrobić. 20 minut do kolejnej erupcji. Chociaż jeżeli już jak tutaj podchodzę, to mogę sobie pancerz naprawić. Dobra, dzień dobry. Co tu się działo? O, proszę. No, ładnie ich tutaj przetrzebili. Tylko pewnie mi uszkodzili nieco... Myślę, nieco mi uszkodzili wiertak. Pokaż mi klucz. Nie jest źle. Byłoby gorzej, gdyby tu były te... te kogi wojskowe. No to mógłby być problem. Ale dobra. Tyle mamy z życia, dawaj Teslę. No jeszcze, jakbym się tak wysilił, to mógłbym nawet zniszczyć ten wiertak. Co mi tutaj pokazuje? A to jest węgiel. Czekaj, my musimy się udać tędy, to chyba trzeba jakoś przejść. Tam jest... Dobra, bo ja widzę, że tam idzie kolejna ekipa. A to jest... Dobra.
No celność, powiedzmy, pozostawia wiele do życzenia, ale za to jest szybko strzelny. Czekaj, ty jesteś tu. A, czyli wy jesteście tylko ogłuszani tym? Nie. Nie, no wykończyło, w końcu was to wykończyło, dobrze. Czekaj, i tam się trzeba dostać, no nic, no tak czy siak muszę podejść do tego wiertaka, bo tędy nie przejdziemy w żaden sposób. No dobrze. Czemu by nie? Oj, widzę wieżyczkę. O, jeszcze pan czołg. Wspaniale. Dobrze widziałem, no, no oczywiście, że dobrze widziałem wieżyczkę. Ty franco niedobra, ty. Czy ja bym był w stanie ją zdjąć z marszala? Dobra, nie wiem w co strzeliłem. Widzę, że hitboxy tutaj są niesamowite po prostu. Tak jest. Wow! Chłopie, coś to szalał czy co? Dawaj mi tego. Czy jestem go w stanie tutaj jakoś uszkodzić w ogóle tym? Aha, nie, ja nie wiem czy ja w te skały nie strzelam w ogóle. Dobra, spróbujmy z czegoś większego kalibru. Nie to. Dobra, zgruzowałem cię już odpowiednio. Teraz cię już chyba zgruzowałem odpowiednio. Chociaż nie wiem, bo ostatnim razem właśnie jak żeś jeszcze tak trajkotał. O! Teraz jesteś, chłopie, zgruzowany tak jak trzeba. Bardzo dobrze. Co my tu mamy fajnego? No, szału nie ma. A, dobra, boś ty, chłopie, jeździł, ty miałeś cały magazyn ze sobą. Oż ty szczwana bestyjo. Kurde, czekaj, coś znalazłem fajnego, co to jest? Miedziana chłodnica, o, kurde, fajnie byłoby, gdybym sobie mógł taki bajer też zbudować, tak, taki jeżdżacz, nie wiem w sumie do czego. Dobra, pani wieżyczko, nie wścieknij, dobra, jedna, druga, ja się tam muszę zdjąć na górze, jakoś. No właśnie, czy Marshall tu robi jakąś robotę w tej kwestii, bo nie wiem. Dobra, to może być dość problematyczne, bym powiedział. Czy ja coś od was chcę? A wiecie co, mam to w nosie. Ja mam inną robotę do zrobienia. Celność wieżyczek mi może naskoczyć. Tak jest, pierwsze zajmiemy się po prostu laserem. Wy nie jesteście aż tak problematyczni, jak problematyczny był... wiertak... wojskowy. Także powinienem sobie tu spokojnie dać radę. Czekaj, tam jakiś kolega. Czemu w ciebie nie mogę, chłopie, trafić, to nie wiem. O, teraz poszło. Tak jak należy. Przeładowałeś to, czy nie przeładowałeś? Dobra, przeładowałeś, dobrze. Okej, dobra. Aha, no granatów już nie mam. No to super. Pozbędziemy się tego w tradycyjny sposób. O, tam sobie chłopaki biegają. Czy nam się pojawił... przepraszam bardzo, nowy ten... Kog? Wiertak, drillship znaczy się? Kogów? Czekaj, bo widzę, że tu chłopoki idą. Pan idziesz spać. No, jednak z tymi, powiem wam... Z tą amunicją, tą ulepszoną, to rewolwer znowu może zostać moim kolegą. Dobra, chociaż celność, tak jak powiedziałem, zostawia wiele do życzenia, ale to akurat moja wina, a nie rewolweru. Ktoś jeszcze nadchodzi? Nie, wyście zwiali po prostu. No i bardzo dobrze, niech tak zostanie. Dobrze, że jeszcze mam tą dwururę, że dwurura tutaj robi jakiś temat. Czekaj, bo tu widzę, że się znowu ekipa zbiera. Nie wiem właściwie jaki to ma zasięg. Już? Ciebie jeszcze bym powinien był usmażyć, no i fajno. O! No dobra, no z tej Tesli trochę się trzeba wysilić, żeby was zgruzować, ale przy takiej szybkostrzelności i ilości amunicji myślę, że chyba też zostaniemy kolegami. Marshall nie jest najgorszy, ale no, wiecie. Jednak więcej niż celniej, bo z moją celnością to jest jak jest, nie? No i teraz powinno chyba to być ostatni. Zniszcz, tak, ostatnia podpora, ostatni moduł, proszę bardzo. Nawet achievasek wpadł. One Lava Source, kurde, wspaniale, żeśmy coś takiego zrobili. Czy tu jest coś do pozyskania? Nie wiem, nie wiadomo. O, kolegi się tam zbliżają.
To super, czekaj. Ten ty rozumiem, że nie przejdę, tak? Dobra, chwila, moment, bo kapitan coś chce od mnie. Podróż do obszaru 2. Podróżuj do obszaru 2 i rozpocznij wydobycie. Nareszcie możemy badać drugi obszar. Udaj się tam i wydobądź materiały. Zaakceptuj zadanie. Oczywiście, gdzie jest obszar 2? Nie mam zielonego pojęcia. Bo wydawało mi się, że już jestem w obszarze 2, nie? Bo tam było przejść z tunelu, przejście przez tunel z poziomu 1 do 2. Myślałem, że to o to chodzi, ale widzę, że to chyba jednak nie jest to. To nie jest to... A, Kogi, wy się już zbieracie, tak? No to dobrze, no to co ja wam, chłopaki, powiem? No, szerokości, nie? Płyńcie po morzach i oceanach. No dobra, fajnie, to mnie bawi. Czekaj, gdzie jest mój... Aż tak daleko biegłem? Nie do uwierzenia. Żelazo będzie trzeba jeszcze, tak. Ja będę potrzebował jeszcze żelaza, po drodze jakiejś zgarnąć, wincy. I rozumiem, że za erupcję wulkanu odpowiadają Kogi. Właśnie tym swoim cholerstwem, tymi laserami, tak? Czy popatrzę, czy się nie pomyliłem. Węgiel, węgiel, węgiel. Dobra, sam węgiel, tu nie ma żelaza, ruda siarki. To mnie nie interesuje. No chyba, że ten obszar 2, kurczę, no to tam będzie ten kryształ, czy coś takiego. Bo tak jak mówię, no nie ukrywam, że chętnie bym się o niego zahaczył, bo ta amunicja mi się podoba. Faktycznie daje radę bardzo. O, czekaj, napraw mnie. Dźwignia w dół poproszę. Dobra, trochę krapu tu można zrzucić. Co tu? Miedziana chłodnica. Okej, no dobra. Amunicję nie. To rzucamy to. Tego się pozbywamy. Ty. Ruły też tu jakieś zostały. Złom. O, blachy jeszcze, głowy, przecież to muszę zrzucić, tak jest. O, to muszę schować, dobra. To sobie damy tu. Czy ja się muszę tutaj w jakiś sposób, przepraszam, naprawić, czy coś? Czy wszystko gra? Wszystko jest dobrze? Dobra, super, wiertak stoi tak jak stał, nie ma problemu. Użyj dźwigni, aby podróżować. Kliknij na mapę podziemną, no dobra, czyli klikniemy na mapę i gdzie my mamy się udać? Pokaż mi, to może zarzucę okiem na mapę. Gdzie my to mamy... a co to jest? Przejście do przejście z piaskowca do następnego obszaru wymaga wiertło 2. Takie rzeczy, proszę bardzo. Podróżuj do tunelu pomiędzy poziomami 1 i 2. No to wydaje mi się, że już czymś takim podróżowałem, ale dobra, nie wiem. Może się po prostu nie znam. Dobra, jedziemy. Tu, że mam utwardzony wiertak, to już mogę przez szersze pola lawy się przebijać. O, tu widzę żelazo. Bardzo dobrze. Rozumiem, że tak. Tutaj co? Że tu nie przejdziemy. No to okej, okay, dobra. To sobie zgarniemy. To ominiemy. Czyli ja mogę się wbić tu. Tak? Co mi tu znowu pokazujesz na mapie? A gdzie indziej? Bo tu mam... No dobra. Idźmy za zadaniem. Niech będzie, że będę robił to, co mi tam strzałeczki pokazują. O właśnie, o to mówiłem, że po tym szarym mogę się poruszać. Już przez ten szary kamień, nie? Dzięki temu utwardzonemu wiertłu. No i tutaj byśmy musieli na powierzchnię. Wiertak nie jest gotowy. Dlaczego wiertak nie jest gotowy? Bo... O co chodzi? Co się stało? Przepraszam, dlaczego mój wiertak, że niby... Okej, okay, dobra. To było co najmniej dziwne. Czekaj, co mi teraz pokazuje? Na jakim ja jestem w ogóle poziomie? Bo ja się jakby troszeczkę zgubiłem. Nie, no to jest góra, ja tutaj byłem. No, śmiertelne zapadlisko, wyżynie i tak dalej. Podróżuj do głęboki wąwóz. No okej, okay, no dobra, no spróbujemy. Czemu by nie? Tylko którędy? Teraz jest bardzo ważne pytanie, którędy ja to mam ogarnąć. A w jaki sposób? Kliknij na mapę podziemia, by podróżować, dotrzeć do celu. Czekaj. Czy ja muszę wychynąć tam na zewnątrz? W normalny sposób i dotrzeć tam po prostu górą? No bo tutaj powiem wam szczerze, że nie widzę opcji, żeby tam się dostać. Tym bardziej, że to z każdej strony jest otoczone lawą. Tu mamy, tak, przejście pomiędzy tunelami. Tu bym miał urzemieślników. Dobra, zaraz zobaczymy. Spróbujemy to w ten sposób zrobić. A chociaż czekaj, rzucę okiem tutaj. A może?
Czekaj, wystygłem. Czy ja będę w stanie się tutaj przebić? Wow! Za cholerę! Wow, w tej lawie można mega spłonąć i chyba nawet się przez nią nie mogę przebić. O, nie, no to spłonąć to ja bym nie chciał za bardzo. To tu chyba będę musiał faktycznie coś przykombinować i to górą ogarnąć. Dobra, nie, to nie. Łachy bez. Bo tutaj nie mamy, tu są wiertaki. Czekaj, tu jest daleko, daleko. Dużo lawy, tu wszędzie jest dużo lawy. Tu jest wszędzie zdecydowanie bardzo dużo lawy. Dobra. Nie, to nie, spróbujemy to zrobić górą. Tutaj chyba była rzemieślników. Dobrze mówię? Tak, u rzemieślników, pewnie, że tak. Idź przez, proszę bardzo. Wynurzymy się i zobaczymy. Zejdź wiertakiem pod ziemię, przeciągnij dźwignię w dół na kotle. Dobra. Ale czy aby na pewno... No nie wiem, rzucę okiem, jak to wygląda na górze. Jak to się będzie miało. O, właśnie o to mi chodziło. Dobra, my jesteśmy na górze. Ale pokaż mi powierzchnię, mój drogi. Tu jest, tak, wyżyny, które widziałem. Tutaj, to byłem gdzieś tutaj, to by było gdzieś w tym miejscu, coś takiego, nie? Żeby tam się w ogóle dostać. Mogę to spróbować zrobić na pieszo. Czekaj, z tego miejsca ja przejechałem tutaj w ten sposób. No nie, no nadal mi pokazuje, że niby powinienem się udać na dół. O, tu dwugwiazdkowy, bojowy, proszę bardzo. Tam sobie siedzi na wyżynach. Dobra, spróbujemy. Nie, żebym był upierdliwy, ale spróbujemy to zrobić pod ziemiami, tak jak mówi zadanie. Jak się okaże, że nie, no to po prostu, nie wiem, przeczłaptam to tutaj górą nad to miejsce, ale nie wiem, czy tam w sumie będzie jakieś zejście, no bo tak, obszar 2, no to też tak brzmi, powiedziałbym, dość enigmatycznie, przynajmniej czekajcie, to ja może w tym czasie rzucę tu jeszcze okiem. Ja stąd wylazłem, tak, tutaj sobie popływałem, tutaj sobie przejeżdżałem. Tu nie było żadnej opcji się dostać. Tu jest tak, przejście z piaskowca do następnego obszaru wymaga wiertło 2. Ja się muszę dostać tu. No nie wiem, pojedziemy tutaj do góry. Jesteśmy już na miejscu? Ja. Pojedziemy tam do góry, zobaczymy, czy jest jakaś możliwość, żeby się tam przedostać. Tu jest jakiś kog. Na wyżynach. Aha, no tak, jest na wyżynach, faktycznie widziałem go. Tu za bardzo... No tak, przecież ja kurde wafel, bo ja zapomniałem, ale ze mnie jest ciućma. No przecież ja zapomniałem, że ja mogę tą szarą skałą się przedostać, nie? O, mój Jaworski, naprawdę. Wiesz co, wstyd by cię było. Doświadczony kapitan wiertaka. Czekajcie, bo tu żelazo zauważyłem, a żelaza nie mogę zostawiać póki co. Jeszcze nie opływam aż w takie luksusy. Miedzi za to mam bardzo dużo. Chociaż dobrze, że jeszcze to miedź się wykorzystuje do tworzenia tego stopu. Lepszego, dobra. Nie, ty jesteś surowy kryształ. Czekaj, płynę po ciebie, mój drogi. Płynę po ciebie, ja potrzebuję kryształu. Znaczy potrzebuję. Amunicję raczej będę mógł robić z tego, tylko nie wiem, czy nie będę potrzebował do wytworzenia, do przetworzenia tego, nie będę potrzebował modułu rafinacyjnego drugiego tieru. No, może tak być. I co to jest? Podróżuj do głęboki wąwóz. Dobra, idź przez. Zobaczymy, gdzie dopłyniemy. Czekajcie, czy ja coś tutaj zebrałem? Czekaj, tą broń bym sobie tu wrzucił. To zebrałem, nie potrzebuję. Amunicję damy tu. O, proszę bardzo, już ekipa tutaj leci w ogóle. Ale to jest, kurde synek, ale to jest na powierzchni. A, ja myślałem, że to jest jakaś super specjalistyczna ta miejscówka. Nie to chciałem. Weź mi pokaż to. O, widzisz. Brak dostępnych modułów, no szkoda. Dzień dobry. Nie przybywam w pokoju i nie chcę rozmawiać z waszym przywódcą. Gdzie was tutaj zgruchotało, chłopaki? Pokażcie mi to. No prawdopodobnie na piechotę też bym tu dotarł. O, i złom żelazny jest, i ruda żelaza tutaj jest. No przemiłe miejsce, już mi się bardzo podoba. Ale żeby tutaj przetrwać... O, wy też macie żelazny złom, bardzo fajnie. I kryształ macie. I głowa chemika. Kurde, tu już będą nowe, lepsze kogi do zniszczenia. Znaczy tak, żeby one mnie tutaj nie zgruzowały, bo będzie mi bardzo smutno. Wróć do łodzi podwodnej. Ta, już lecę. Daj mnie to tutaj. Ulepsz rdzeń wiertaka. Proszę bardzo. Może być w zdobyczach z wiertaków kog. Znajdź boiler. Właśnie, a boiler to ja tego nie mam. Wiertak grafir... Wiertaki rafineryjne mają tego więcej. Może być zdobyte z czerwonych kogów. Ok. Rafineryjny.
Właśnie nie wiem, czekaj, jakie to jest oznaczenie? Ten jest naukowy na pewno. Nie wiem, czy to jest ten rafinacyjny, bo nie pamiętam tej trzeciej jakby... trzeciej... No, kurde, wafel. Trzeciego obrazka, trzeciego loga od nich, nie? Gdzie bym tu się był powinien wybrać? Tu widziałem gdzieś jakieś coś. O, właśnie jakieś coś jest tu. Co to jest jakieś coś tu? To jest żelazny... O, super, poproszę. Czy to coś można tutaj jakoś... Nie, to jesteś nienaruszalny. Kryształ, już biegnę do ciebie, mój drogi. Matka, jak ja się będę dobrze bawił, jak ja sobie zrobię tą lepszą amunicję, ale będzie rozwałka. Ciekawe, kiedy będę mógł zrobić ten pancerz wyższego tieru, właśnie z żelaza, bo też bym nie pogardził takowym. Jednak to się przydaje, zwłaszcza jeśli przy zdobywaniu laserów i tak dalej takie ilości kogów się będą pojawiały. Chociaż z tym laserem to też można byłoby ogarnąć inaczej. Jak sobie teraz tak myślę, po prostu zniszczyć wiertak, który tam wychynie po prostu na powierzchnię i tyle, nie? I koniec tematu. O, a tu jest chyba kopalnia żelaza, jeśli się nie mylę. Mam rację, że to jest kopalnia żelaza? Pokaż mi to. Nie, to jest węgla. Oj, no wiesz co? Daj spokój. Kurde, ty, ja dopiero teraz zauważyłem, że mi zostały 3 minuty do erupcji. A ja tutaj tak chyżo wychynałem w ogóle na tą powierzchnię. A widzicie, a to też mnie to trochę zaskoczyło, bo ja byłem pewien, że lepsze jakby rzeczy, kolejne surowce i tak dalej będę znajdował na niżej po prostu, nie? Że ja będę musiał gdzieś tam nurkować pod ziemię i tak dalej, do jakichś super głębokich jaskiń czy coś w tym stylu, żeby dostać właśnie lepsze surowce. No ale wychodzi na to, że nie. Że tutaj wyspa jest po prostu podzielona na takie obszary, czyli rozumiem, że tieru trzeciego będzie to podobnie wyglądało, tak? Będę musiał mimo wszystko zejść gdzieś tam super niżej, żeby się przedostać na jakąś tam właśnie część wyspy. Chociaż w sumie właśnie muszę popatrzeć, czy ja byłbym w stanie tutaj się dostać w sposób, że tak to ujmę, pieszy. Nie? No bo wygląda tak, jakby tutaj były drogi, ale nie wiem, albo tam będzie jakaś Uber ściana nie do przejścia albo coś takiego, co by mnie zasadniczo w ogóle nie zdziwiło. Dobra, jak to tu wygląda? Minuta 40, no to można zwijać żagle do mojego wiertaka, zanurzymy się w dół. Ja będę miał co? Ja mam do pozbierania kryształy, ja mam do pozbierania żelazo. No biegnę przecież do wiertaka, spokojnie. A i co? No i muszę zdobyć bojlery. Tam jest jeszcze w ogóle jakaś wiocha, tam by warto rzucić okiem na tą wioskę, co tam fajnego jest, może tam coś znajdziemy, może tam będą czerwone kogi, ale rozumiem, że też chodzi o kogi no, wyższego tieru, tak? To nie mogą być te podstawowe, które tam spotkałem wcześniej, tylko faktycznie to będą musiały być te lepsiejsze kogi. No już biegnę, no niebec. No to wio. Zapraszamy pod ziemię. Czyli na razie, czy ja mogę coś wyprodukować? Czekaj, nazbierałem trochę fajnych rzeczy, które tutaj zaraz utylizujemy. O tak, to byśmy chcieli. Głowa, chemika, proszę bardzo. No i tyle. Tak, przetwarzasz mi to tutaj? Dobrze, bardzo ładnie. Przetwarzaj ten złom. Brak dostępnych aktywnych modułów. Rafinery mode tier 2 lub 3. Aha, czyli kryształu rozumiem nie przetworzę w standardowy sposób. No okej. Czekaj, dobra, też przerabiaj ten złom, żebym go nie miał w nadmiarze. Na razie nie potrzebuję. Czego ja nie potrzebuję? Tego stopu. Aha, bo czarnego prochu mi brakuje. Proszę bardzo. Tak bym miał chwilę czasu, a zrób mi ze 20, bo to tak czy siak się przyda. Dobra, erupcja poszła, to rzucimy tu. Pompy, po co ja to dziadostwo noszę ze sobą? Wrzućmy to tutaj. Zgrupuj ładnie, dziękuję ci bardzo. Wszystko wszędzie, już to mamy ogarnięte. Miałem popatrzeć, bo tam mnie zaatakowały te kogi. Jak to tutaj wygląda, co mi uszkodzili? No troszkę tutaj, aha, dobra, już wiem co się stało. Naprawię jak mi się skończył. Bardziej chodziło mi o to, żeby mi właśnie przerzuciło jedną sztukę. Bo nie wiem czy to tak działa, jak zestakowane są wszystkie razem. Jak są zestakowane wszystkie razem. Dobra, my lecimy na górę.
to czy zużywa proporcjonalnie z każdego, czy to po prostu traktuje i wyżera wszystkie naraz, nie? Dlatego ja zacząłem dzielić, bo nie chciało mi się tego w ogóle, nie chciało mi się badania robić na ten temat. Kurde, wiem już, jak to cholerstwo działa. Tak jest, bo napotkałem to w, kurczę, w wiertakach tych drugiego poziomu, u tym wojskowym. Jak mnie zaczęły besztać, bo ich nawet nie zauważyłem, że tam są, nie? Aha, jeszcze sobie turlamy się na górę, tak? No czekaj, bo się zgubiłem. Lądowisko zajęte... Co ty, chamie podły? No teraz dopiero zauważyłem, że mi się tu wiertak w ogóle wtrynił. Dziad jeden, czekaj, gdzie tu jakie lądowiska by były? Czekaj, rzućmy okiem. Coś gdzieś tu musi być w okolicy. Tam była ta wioska. Nie wiem, czy przy tej wiosce... Aha, tu się nie przebijemy. Tam coś jest ciekawego. Ja bym chciał zobaczyć, co to tam jest. Wyglądało jak jakieś baniaki. Czy to jest bojler? Super, chodź do taty. Chodź, bojlerku. Tu żeśmy coś jeszcze... I to jest zniszczony moduł. O, też bym poprosił. To bierzemy. To świetnie. Chyba nawet się nie będę musiał tutaj specjalnie cackać z tymi. Jeśli jak dobrze pójdzie. Z kogami, tylko znajdę sobie coś takiego. Nie wiem, rzućmy okiem tutaj. No, rozumiem, że tu się nie przebijemy. Tu jest, co tu mamy? O, żelazny złom, jak miło. Tu jest chyba hydraulika, tak jest. Taki bajer już spotkaliśmy, ale na pewno się przyda. Tam widzę kryształy u góry. Ty, no co ty gadasz, że nie, tu nie ma żadnego... O, jest, proszę bardzo, jest na brzegu. Zapraszam serdecznie. Idź przez. No to wiosynek. Ciekawe, czy to będzie koło tej wioski. Chociaż tak patrzę, chyba nie. Lokalizacyjnie chyba niekoniecznie. Chociaż pokaż mi tutaj powierzchnia. No przedtem byłem w głębokim wąwozie i tam te chłopy siedzą. Tutaj była ta kopalnia, a... No chyba tak. To tutaj gdzieś w mojej... Zaraz obok tej wyrwy powinien być... Powinna być ta wioska. Zaraz się tam przejdziemy do tej wiochy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czekaj, to mam, tu naprawiony jestem, nic więcej do szczęścia nie potrzebuję z tego, co widzę. Dobra, otwórz mnie te drzwi, synek. Wychodzimy. Na balety. Wydaje mi się, że ta wioska była... No nie wiem, może nie tu, ale tam na pewno pójdziemy. Nie, no jest tam, widzę te budynki. To powinno być chyba w tamtą stronę. Czekaj, bo coś tu... Co tu się już dzieje? Przepraszam bardzo. O, tu ktoś... Win. I ty również. O, ty chamiaku jeden niedobry. Ja ci dam uciekać, Franco. Żelazne płyty, proszę bardzo. O, tam już widzę, kolejny kolega się zbliża. Co ty miałeś, stary? Hydraulikę, żelazne płyty. Ty tutaj postanowiłeś zaszaleć. No dobrze, rozumiem. Głowa technika i amunicja do rewolweru. No wspaniale, no przecież, że tak. Tak to można w ogóle współpracować, halo. Dobra, rzućmy okiem tutaj na tą wiochę. Co tu fajnego znajdziemy? Czy tutaj może będzie jakiś boiler czy coś? To jest moduł produkcyjny T2. Dobrze. Tutaj mamy żelazny złom. A tutaj możemy sobie zejść na dół i zobaczymy, jakie fajne skarby będą tu. O, no, otwieramy. Te drzwi powinny się rozsypać tak na dobrą sprawę po jednym uderzeniu, ale nie będę zrzędał. Dlaczego tu nie mogę wejść? Halo? No nie wiem, dobra. Dawaj strzelbę. Co tu mamy? Żelazne płyty, wysoką energetyczną amunicję, wspaniale, i skrzynkę. Dawaj tę skrzynkę, bo i tak sobie dobuduję kolejny moduł magazynowy. Czy w tej wiosce jest jeszcze coś? Są, żelazny złom. No dobra, boilera tutaj nie znajdziemy za bardzo, z tego co widzę, niestety. Ale za to znajdziemy więcej... O! Cześć, chłopaki! Tylko, że wy jesteście tymi, kurde, technikami, a mi by bardziej zależało... czekaj, technik, gdzie wy macie logo? Wy będziecie chyba tymi... A nie, proszę bardzo, to są technicy. Z tym takim, nie wiem, kowadełkiem chyba, to o to chodzi? Czekaj, czy jeszcze coś tutaj mamy? Tu jest węgiel, to mi... Aha, dobra, oni przyłażą stamtąd. Tu mamy jeszcze jakiś jeden moduł, gdzieś jest skitrany. Też byśmy go zwinęli... O, tutaj jest, też sobie go zawiniemy. Chodź do taty. Czerwone kogi by mi były potrzebne. Kurcze. O, teraz tam widzę.
Bo już widziałem, widzę z daleka tego wiertaka. One już wszystkie są obwarowane wieżyczkami. Więc łatwo nie będzie. O, dawaj mi tu wszystko, co żelazne teraz bierzemy. Coś sobie ulepszę. Tylko, że na razie nie wiem co. Jeszcze, jako tako. Gdzie ja bym powinien zapolować na nich? Tu mamy tak. Co to? Wioska Stare Młoty. Miejsce pojawienia się technologii. No okej. Okay. Tu mamy kopalnię węgla. Kompletnie useless i mi totalnie niepotrzebną. Na tym mi nie zależy. Tam widzę jakieś chałupy. Rzućmy okiem tam na te chałupy. Może tam w okolicy coś będzie. Chociaż na razie zapowiada się, że tutaj tylko... Kurczę, ganiają ci technicy z tego wiertaka, nie? Tam, co był. Kolejna wioska. Co ta wioska by nie prezentowała sobą, to zaraz się dowiemy. Pokaż mi na mapie, coś widzimy. Żelazny złom. Port węglowy to się nazywa, okej. Okay. Czyli tu się jakby nie spodziewam wiele po tym miejscu. Chociaż zobaczymy, może będą jakieś skarby niezmierzone. O, pa, jaka brygada tu idzie. Ja, na pewno, uważaj też czasem. A, proszę. Dobra, ty, uspokój się. Ty też, dobra. To można zebrać. Ja. No tak, no te głowy też będę na pewno do czegoś potrzebował. Tego jestem pewien. O, tu jest zejście w podziemie. Czy ja to mogę zniszczyć w ten sposób? Ty, no pewnie, że mogę. Co ja się tu będę cackał? No bo już myślałem, że skrzynek nie ma. Dawaj wszystko. Ale kurczę, szkoda, że nie znajduję tej amunicji do strzelby. No, tej fioletowej. Też by to robiło robotę. Chociaż ja wiem, czy ja aż tak bardzo tego potrzebuję. Bo z tego co widzę, to te kogi nie są jakieś super twardsze. Ale bardziej kwestia, z tego co widzę, niszczenia modułów, nie? Na przykład przy tym laserze, czy w ogóle niszczenia na przykład tych modułów w wiertakach, nie? Żeby go szybko zlikwidować. No granaty granatami, wiadomo, ale jednak strzelba też robi robotę, a myślę, że właśnie z tymi pociskami one mają i tak dużo, one mają 20. Tylko pociski do strzelby. Teraz tak myślę, te mają w opisie o ilość pocisków 8, rozrzut 15 stopni, te mają 2 stopnie, a, to chyba będzie taki, nie wiem, strzał bezpośredni, bym powiedział, taki bardzo skoncentrowany, niż taki rozrzutowy, jak są te, nie? Chociaż, no, tak jak mówiłem, taka strzelba automatyczna, nie pamiętam jak taki model strzelby się nazywa, ale wiem, że są takie, właśnie ładowane na większą ilość pocisków, no, bym, tak myślę sobie, no, nie pogardziłbym, zdecydowanie bym nie pogardził takim bajerem. Czekaj, bo tam widzę, że ktoś grubo wściekł na mój wiertak. Poszedł mi stąd, ty też. Czekaj, bo tam jeszcze jeden kolega. Czekaj, coście się tam tak wściekli. Kto mi tu tak atakuje, ty? Halo. O, ty chamie jeden, ty hopie jeszcze. Widzicie bezczelnego dziada, on sobie jeszcze granatami rzuca w ogóle w mój wiertak. Ty dziadu prostacki, ty, no dajcie spokój. Ale mi to tutaj, kurde, ześrutował, no. To dziad niedobry. To jest chamstwo. Tutaj mi lampeczkę zniszczył, czy coś. Nie robimy żadnej skrzynki, proszę cię. Dobra, fajnie się tu chłopaki z wami bawię i w ogóle, ale czas na to, żeby zanurzyć się pod ziemię. Dokonać na pewno napraw i zastanowić się nad tym, gdzie ja powinienem szukać tych czerwonych kogów. No i ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, w tym odcineczku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.